Żeby zarabiać miliony, wcale nie trzeba mieć skończonych studiów. Zresztą przykładów jest wiele. Evan Williams, współtwórca Twittera, opuścił uczelnię zaledwie po roku. Stwierdził, że to strata czasu i chciał wreszcie zacząć zarabiać. Studiów nie ukończył też Bill Gates. Kilka lat temu przyznał, że nie poszedł na ani jedne zajęcia, na które był zapisany w trakcie studiów. Panowie ci to jednak wyjątki. Jak pokazują badania, absolwenci uczelni wyższych zarabiają średnio aż o 55% więcej niż osoby bez dyplomu. Są też kierunki, po których absolwenci zarabiają dwa, a nawet trzy razy więcej niż osoby bez wykształcenia wyższego. Dlatego w tym odcinku razem z Adamem z kanału Matura to Bzdura przedstawimy 7 kierunków studiów, po ukończeniu których można liczyć na naprawdę dobre pieniądze. Materiał przygotowaliśmy na podstawie raportu Pracuj.pl z 2018 roku. Zawiera on uśrednione zarobki i to tuż po skończeniu studiów, kiedy pracownik ma małe doświadczenie lub nie ma go wcale i zarabia jeszcze relatywnie niedużo. Dlatego podane w materiale stawki mogą wydawać się mało satysfakcjonujące. Więcej wyjaśnimy w dalszej części odcinka. Oglądaj do końca. Miejsce 7. Elektrotechnika. Według ostatnich szacunków absolwenci tego kierunku mogą liczyć na comiesięczną pensję w wysokości średnio 3050 zł, a osoby z doświadczeniem od 3 do 6 lat na 3700 na rękę. Czym jest elektromechanika? Mechaniką połączoną z elektryką. Tak bym strzelała po nazwie. Jakieś, nie wiem, urządzenia mechaniczno-elektryczne. Nie wiem. Może to Adam wiesz. Studia na Politechnice Warszawskiej na przykład. Ciężkie pytanie pan zadaje, bardzo. No to jest połączenie jakichś urządzeń mechanicznych sterowanych elektronicznie, no ale co to dokładnie, to nie wiem. Na elektromechanice studenci uczą się m.in. jak projektować sieci, instalacje elektryczne czy zabezpieczenia dla urządzeń elektrycznych. Przedmioty, które trzeba zaliczyć na tym kierunku, to m.in. matematyka, fizyka czy metody numeryczne. Elektrotechnikę można studiować na uczelniach technicznych w praktycznie wszystkich większych miastach w Polsce. Miejsce 6. Zarządzanie. Absolwenci tego kierunku tuż po skończonych studiach mogą liczyć na średnią wypłatę w wysokości 3200 zł. Osoby ze stażem od 3 do 6 lat mogą liczyć średnio na 3700 zł na rękę. Zarządzanie to bardzo obszerne zagadnienie i jak sama nazwa mówi, studenci tego kierunku uczą się jak zarządzać. Przedmioty, które muszą zaliczyć, to m.in. podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, finanse czy prawo. Miejsce 5. Farmacja. Absolwenci z doświadczeniem do 3 lat po tym kierunku zarabiają 3300 na rękę. A z doświadczeniem 3 do 6 lat 3700 zł na rękę. Co można robić po farmacji? No na pewno coś związanego z farmacją, znaczy mi się kojarzy apteka na przykład, apteka. Recepty, te sprawy. Pracować w aptece. Przedawać leki. Gdzie? W aptece. Po farmacji, aptece przede wszystkim mi się tak wydaje, ale myślę, że w biznesie, no i może w przemyśle. Wbrew powszechnej opinii, absolwenci farmacji nie tylko pracują w aptekach, ale też w firmach produkujących leki czy kosmetyki, a także prowadzących badania kliniczne. Przedmioty, których uczą się studenci farmacji, to m.in. anatomia, biochemia, ale też ekonomika i zarządzanie w farmacji czy etyka zawodowa. Farmację można studiować na większości uczelni medycznych. Miejsce 4. Lotnictwo i kosmonautyka. Świeżo po skończeniu studiów możemy tu liczyć na wypłatę rzędu 3350 zł na rękę, a ze stażem do 6 lat 3760. Studenci tego kierunku uczą się przede wszystkim, jak konstruować samoloty i obiekty kosmiczne. Zapoznają się z obsługą maszyn latających, wyposażeniem pokładowym, budową i działaniem silników lotniczych. Po ukończeniu studiów na absolwentów tego kierunku czeka praca w szeroko pojętej branży lotniczej na takich stanowiskach jak choćby inżynier floty, mechanik lotniczy czy dyspozytor lotniczy, który odpowiada za prawidłowy przebieg lotu. Lotnictwo i kosmonautykę można studiować na wybranych politechnikach, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Lotniczej w Dęblinie. Miejsce 3. Robotyka i automatyka. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 3350 zł miesięcznie. A osoby z doświadczeniem od 3 do 6 lat na 4550 zł na rękę.
Automatyka i robotyka to niezwykle przyszłościowy kierunek. Związany jest on z rozwojem nowoczesnych technologii. Absolwenci tych studiów posiadają wiedzę z zakresu informatyki, budowy robotów czy algorytmów obliczeniowych. Osoby, które skończą te studia, z łatwością znajdują pracę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kierują zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz w działach badania i rozwoju. Automatykę i robotykę można studiować na uniwersytetach oraz na uczelniach technicznych praktycznie we wszystkich większych miastach. Miejsce drugie – elektronika i telekomunikacja. Zarobki dla osób z doświadczeniem do 3 lat – 3500 zł na rękę. Dla osób z doświadczeniem 3 do 6 lat – ponad 4600 zł miesięcznie. To również jeden z kierunków przyszłości. Skupia się on głównie na szeroko pojętej elektronice, na przetwarzaniu sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych. Jego absolwenci bez problemu znajdują pracę w telekomach, firmach teleinformatycznych, a także wszystkich innych związanych z nowoczesnymi technologiami. Elektronikę i telekomunikację można studiować w praktycznie każdym większym mieście, również na uczelniach prywatnych. Miejsce pierwsze, tu bez zaskoczenia, informatyka. Dla osób początkujących zarobki do 4050 zł miesięcznie na rękę, natomiast osoby z doświadczeniem od 3 do 6 lat zarabiają już powyżej 5000 zł miesięcznie na rękę. Średnia może się wydawać relatywnie niska, bo w zawodzie informatyk mieści się zarówno programista, który na dzień dobry zarabia 5000 zł, a po 3 latach 10000 zł i więcej, jak również informatyk, który pracuje w szkole i zarabia 2500 zł na rękę. Zresztą informatyka to bardzo obszerny kierunek, w ramach którego można wybrać wiele specjalizacji, jak na przykład programowanie, projektowanie systemów operacyjnych, sieci komputerowych czy baz danych. Kierunek informatyka ma w swojej ofercie bardzo dużo uczelni, nawet tych w mniejszych miejscowościach. W zestawieniu może dziwić takich zawodów jak architektura czy też medycyna, ale osoby wykonujące te zawody zaczynają dobrze zarabiać dopiero po wielu latach wykonywania zawodu. W naszym zestawieniu ujęliśmy osoby świeżo po studiach z małym doświadczeniem zawodowym. Jak się okazuje, większość kierunków studiów, po których ukończeniu relatywnie dobrze zarabiamy, to kierunki techniczne. Koniecznie zostaw kciuka w górę pod filmem.